siostry. Proszę was dzisiaj, którzy wraz z kapłanami uczestniczycie w dzisiejszej liturgii, bądźcie blisko waszych kapłanów z miłością i modlitwą, aby zawsze byli pasterzami według serca Bożego. Wspierajcie ich wysiłki duszpasterskie, włączajcie się aktywnie w życie parafii, mając w świadomości, że Kościół to wspólnota. Drodzy kapłani, za chwilę odnowimy swoje przyrzeczenia. Proszę więc Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, aby dokonał w nas odnowienia Ducha Świętości, z jakim zostaliśmy namaszczeni w Dniu Święcy Kapłańskim. Niech odnowi się nasze namaszczenie w sercu, abyśmy byli solą ziemi, światłem dla świata, aby nikt przy nas nie utracił wiary i nie zagubił się. Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Dla świata, aby to, co dało drzewo, Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, aby Jego moc przeniknęła ten olej, który za Twoją sprawą wydało drzewo życia dla pokrzepienia ciała. Dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego, olej ten stanie się krzyżmem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.